Senność jest, senność, tak, tak. O bezdechu. Na czele zespołu stoi wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, który jest kadrowym w sądach i pomaga Ziobrze przejmować nad nim kontrolę. Zobacz, ile kłamstw. Piebiak, który ma zajmować się teraz dyscyplinarkami innych sędziów, sam ma na koncie wyrok dyscyplinarny. W 2015 roku sąd dyscyplinarny prawomocnie uznał go za winnego oddawania uzasadnień do wyroków po terminie i prowadzenia szkoleń za pieniądze bez powiadomienia o tym prezesa sądu. No, a teraz sądy pilnują terminu, a ja tutaj te terminy przekraczam i będziemy podawać nazwiska sędziów, imiona sędziów. Przeczytaj także: Tuzin żołnierzy Ziobry obsadzi Izbę Dyscyplinarną SN KRS. Nie przepuszcza nie swoich. Dzisiaj, proszę Państwa, o bezdechu rozmawiamy. Dzisiaj rozmawiamy o bezdechu. Rzecznicy dyscyplinarni spec-grupy. Zastępcą Piebiaka w tym zespole jest sędzia Paweł Zwolak, dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. W skład zespołu wchodzą jeszcze sędzia Jarosław Dudzisz, członek nowej KRS, członek komisji KRS do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych. Dudzisz jest też prezesem Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. Z nominacji ministra Ziobry sędzia Dariusz Kupczak, naczelnik Wydziału do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Departamencie Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Sędzia Tomasz Szmyt, dyrektor Wydziału Prawnego w Biurze KRS. Sędzia Piotr Czap, rzecznik dyscyplinarny Sądów Powszechnych, powołany przez ministra Ziobrę. Schab znany jest z tego, że przewodniczył składowi sędziowskiemu, który umorzył proces Mariusza Kamińskiego, byłego szefa CBA, uznając, że prezydent miał prawo go ułaskawić przed końcem procesu. Sędziowie Michał Lasota i Przemysław Radzik, zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Sędzia Arkadiusz Cichocki, prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach z nominacji ministra Ziobry. Co ciekawe, w pracach zespołu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez przewodniczącego zespołu, jeśli ich wiedza zostanie uznana za przydatną. Niż u osoby, która tej choroby nie ma.